Cześć, chciałabym Wam pokazać sukienkę od polskiego producenta. No raczej ma w takim stylu raczej imprezowym, bo ma to jest taki rozciągliwa dzianina z takim brokatem. Oczywiście 100% poliester, bo jakby mogło być inaczej. Ale chciałabym zwrócić uwagę na coś jeszcze. Nie wiem, z czego to wynika. Zapewne wynika to z oszczędności producenta. No bo nic tutaj nie ma takie ani przyjemne to dla ciała. Została wykorzystana. Nie wiem, czy dobrze będzie widać. Pod spodem, tu na biuście, jest taka poliestrowa siatka. Gdziekolwiek o cokolwiek zahaczycie, strasznie szybko lecą oczka. No jak to jest bez rękawów, ale jakby było ciepło, to po prostu to nie jest takie miłe w dotyku przy ciele. 100% poliester. Czyli macie plastikowe butelki na sobie. I jeszcze na dodatek, co jest bardzo ciekawe, podszewka. Podszewka to też jest ten taki najtańsza wersja, czyli sztuczne, sztywne, nieprzewiewne. Bardzo co ciekawe, została dodany tiul. Z tym, że ten tiul został przyszyty tak prawie na płasko, bez żadnego marszczenia. Ten taki sztywniejszy tiul. I on w sumie w ogóle nie unosi tej sukienki. To jest taki, no zobaczcie, kilka zakładek. Ta sukienka, dół sukienki w ogóle, jak się stosuje tiul, to ten dół sukienki powinien odstawać. Po to się stosuje, ale to musi być gęsto zmarszczone, więc trochę bez sensu użyli ten tiul, bo jest prawie na płasko przyszyty. Więc nie wiem. Nie wiem, ile kosztowała ta sukienka, ale to jest wszystko plastikowe. No ja nie chciałabym w tym się nigdzie wybrać, bo to gdzieś jak będzie za ciepło, jak skóra reaguje na takie plastikowe tkaniny poliestrowe. I pod spodem też jest wszystko takie. No chyba to jest po prostu ma być tania sukienka na wesele czy na jakąś inną imprezę. To, co ktoś wybiera, to jakby już nie moja sztuka, ale na co zwracam, że po prostu producenci się nawet nie wysilają. Że można było dodać jakąś przyjemniejszą dzianinkę czy coś, co by się rozciągało, bo to jest rozciągliwy materiał, więc specjalnie tak robią, żeby po prostu nawet kilka rozmiarów kobiet o różnych rozmiarach mogło się wpasować w tą sukienkę. No ale mogłoby być jakaś nie takie najtańsze, zupełnie. Materiały, tak samo jak ta podszewka. Chociaż ten tiul mógłby być gęściej zmarszczony, żeby rzeczywiście ten dół sukienki tak smutno nie opadał, tylko żeby troszeczkę ten dół odstawał. No wtedy jest jakiś sens. A tak to po prostu ten tiul jest od strony. Ten tiul jest od strony nóg. Nie od strony między sukienką a podszewką, tylko przy ciele, więc jak będą raj stopy, to wszystko pozaciąga, więc dla mnie to jest jeszcze dodatkowo bez sensu. Nie ma żadnego łączenia tiulu, po prostu są kawałki, nie jest nawet nie zszyte na łączeniach, więc to po prostu będzie zaczepiać o raj stopy i pewnie będą do wymiany. Już gdyby miał być tiul, to bym zastosowała po tej stronie. Gęsto bym namarszczyła, żeby po prostu ładnie ten dół odstawał. A to dzianina jest dosyć ciężka, więc ona tak smutno opada. No to tyle. Jeżeli macie jakieś uwagi co do sukienek, to piszcie, dawajcie znać.
co myślicie o tym, co jest na rynku. Pozdrawiam serdecznie, Aga, pa.